Działania zbrojne podczas I wojny światowej objęły niemal 90% tych terenów, które następnie weszły w skład odrodzonej Polski. Na blisko 1/4 powierzchni kraju toczono długotrwałe walki pozycyjne, znacznie potęgujące skalę zniszczeń. Wojna ominęła jedynie obszary dawnego zaboru pruskiego. Odbudowa infrastruktury, czyli budowli niezbędnych do właściwego funkcjonowania państwa, takich jak drogi czy mosty, pochłaniała bardzo duże środki. Poszczególne części państwa były nierównomiernie rozwinięte. Cywilizacyjnie przodowały ziemie dawnego zaboru pruskiego, podczas gdy w dawnej austriackiej Galicji 70% ludności mieszkało na wsi. Ośrodkom miejskim Wielkopolski, Górnego Śląska i Pomorza dorównywały jedynie Warszawa, Kraków, Łódź czy Lwów. Polska gospodarka oparta była na rolnictwie. Większość obszarów rolnych znajdowała się w ramach wielkich majątków ziemskich, natomiast gospodarstwa chłopskie poza Wielkopolską były rozdrobnione i z ledwością wystarczały na wyżywienie ludzi, którzy na nich żyli. Z dużymi problemami borykał się przemysł. Zerwane zostały dotychczasowe powiązania gospodarcze. Zniknęły tradycyjne rynki zbytu towarów, co wymuszało szukanie nowych odbiorców dla produktów wytwarzanych przez polskie zakłady. Problemem w wymianie handlowej oraz tworzenia wewnętrznej sieci powiązań gospodarczych była ograniczona ilość połączeń kolejowych między dawnymi zaborami. Obszar odrodzonego państwa polskiego wyraźnie dzielił się na Polskę A i Polskę B. Tą pierwszą tworzyły ziemie dawnego zaboru pruskiego oraz Polski centralnej, gdzie dynamicznie rozwijał się przemysł. W skład Polski B wchodziły obszary słabo rozwiniętej Galicji oraz Kresów Wschodnich. Wojny lat 1919-1920 oraz odbudowa zniszczonego kraju pochłaniała ogromne środki finansowe. Odrodzone państwo ich nie miało, a dostęp do zagranicznych pożyczek z różnych względów był ograniczony. To zmuszało państwo do dodrukowania pieniędzy. Wtedy była to marka polska, które nie miały faktycznej wartości. Doprowadziło to do hiperinflacji, czyli gwałtownego spadku wartości pieniądza i błyskawicznego wzrostu cen. Dramatyczna sytuacja gospodarcza spowodowała, że skonfliktowane na co dzień partie polityczne stworzyły ponadpartyjny rząd Władysława Grabskiego, który powstał w 1923 roku. To dzięki jego działaniom udało się wprowadzić reformę walutową oraz opanowano hiperinflację. Udało się zrównoważyć budżet, to znaczy spowodować, by wydatki były równe przychodom. Zrealizowano to poprzez podniesienie cen części usług świadczonych przez państwo, opodatkowanie najbogatszych czy ograniczenie administracji. Wprowadzono nową walutę, złoty polski, który była emitowany przez prywatny Bank Polski. Dzięki oparciu wartości waluty na polskich zapasach złota, polska waluta była jedną z najstabilniejszych w Europie. Odrodzona Polska, mimo uzyskania dostępu do morza, nie miała na własnym wybrzeżu morskiego portu. Stąd podjęto decyzję o budowie takiego portu w Gdyni. Prace ruszyły w 1921 roku, ale znacząco przyspieszyły w 1926 roku za sprawą ministra przemysłu i handlu Eugeniusza Kwiatkowskiego. Inwestycja doprowadziła do błyskawicznego powstania portu handlowego, który wkrótce stał się największym portem na Bałtyku. Towarzyszyła temu również budowa portu wojennego, jak i dynamiczny rozwój samej Gdyni, która w 1926 roku otrzymała prawa miejskie. Inwestycji tej towarzyszyła budowa magistrali węglowej, czyli linii kolejowej łączącej Gdynię z Górnym Śląskiem, co ułatwiło eksport polskiego węgla. Budowa tej linii umożliwiła ostateczne odniesienie Polsce zwycięstwa w wojnie celnej z Niemcami, dzięki znalezieniu nowych rynków zbytu dla węgla, m.in. w Skandynawii. Bez infrastruktury kolejowej i portowej ten sukces nie byłby możliwy. Rzeczpospolita próbowała zmierzyć się z problemem reformy rolnej. Celem jej miała być likwidacja wielkich własności ziemskich i przekazanie ziemi chłopom. Pierwsze kroki w tym kierunku podjęto już w 1920 roku, ale na skutek sprzeciwu ziemiaństwa w Sejmie ustawa nie weszła w życie. W 1925 roku powrócono do tej reformy. Wielkie majątki ziemskie miały być ograniczone do 300 hektarów na Kresach i 180 hektarów w pozostałych częściach kraju. Państwo wykopywało ziemię od właścicieli i sprzedawało ją chłopom, udzielając im równocześnie kredytu na korzystnych warunkach. Reforma ze względu na ograniczone środki na nią przeznaczane przebiegała bardzo wolno i w 1939 roku większość ziemi nadal skomasowana była w rękach wielkich posiadaczy ziemskich. Najambitniejszą inwestycją II RP była idea budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego. W 1935 roku Eugeniusz Kwiatkowski przedstawił koncepcję 4-letniego planu inwestycji państwa w budowę w widłach Sanu i Wisły Centralnego Okręgu Przemysłowego, w skrócie COP, czyli kompleksu nowych zakładów przemysłowych.
Wybór miejsca nie był przypadkowy, gdyż nowe centrum gospodarcze miało znajdować się w równej odległości od potencjalnych przeciwników, czyli Związku Sowieckiego i Niemiec. Na tych terenach było również duże bezrobocie, więc był tam odpowiedni dostęp do siły roboczej potrzebnej w powstających zakładach. Budowa ruszyła w 1937 roku. W sumie do 1939 roku powstało ponad 100 zakładów, głównie hut, zakładów zbrojeniowych i elektrowni. W budowie natomiast znajdowało się kolejnych 300. W 1921 roku w Polsce mieszkało 27 milionów mieszkańców. 31% spośród nich stanowiły mniejszości narodowe. Na Kresach mieszkało 5 milionów Ukraińców, 2 miliony Białorusinów i 100 tysięcy Litwinów. W województwach centralnych i zachodnich mieszkało 700 tysięcy Niemców. Ponadto w Polsce żyło 3 miliony Żydów i niewielkie liczebnościowo mniejszości czeska i tatarska. Mniejszości narodowe często były nieprzychylne wobec Polski, zwłaszcza Niemcy i Ukraińcy. Część tych drugich angażowała się w działalność terrorystyczną prowadzoną przez organizacje ukraińskich nacjonalistów. Najpopularniejsza w II RP edycja głosiła hasła antysemickie, co pogarszało stosunki polsko-żydowskie. Dochodziło do pogromów, czyli zorganizowanych napaści na ludność żydowską, dyskryminowano Żydów na wyższych uczelniach. Doprowadzono do sytuacji, w której władze uczelni zezwalały na to, by wśród studentów mogło być tylko 10% osób narodowości żydowskiej, co miało być proporcjonalne względem ogólnej liczby tej ludności w społeczeństwie polskim. Równocześnie wprowadzono tzw. getto ławkowe, czyli zmuszano studentów żydowskich do zajmowania określonych miejsc na salach wykładowych. Polskie władze próbowały względem słowiańskich mniejszości narodowych prowadzić politykę asymilacji, czyli dążyły do ich polonizacji. Skutkowało to zamykaniem szkół z językami narodowymi czy niszczeniem cerkwi. Mimo tych działań umożliwiono mniejszościom narodowym zakładanie własnych partii politycznych, stowarzyszeń czy czasopism.